niedzielne popołudnie mieszkańcy osiedla Przywiśle bawili się na rodzinnym pikniku przy kościele Chrystusa Króla w Tarnobrzegu. Piknik rodzinny parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla w Tarnobrzegu to już tradycja, kultywowana od 9 lat. To bardzo dobra alternatywa dla wszystkich mieszkańców, aby wyjść z domu i ciekawie spędzić czas. Przede wszystkim takie było założenie, żeby coś tak też podarować temu osiedlu, też poprzez właśnie taką organizację pikniku. Wiadomo, specyfika osiedla, też ludzie starsi, może nie wszędzie w stanie są dotrzeć na inne jakieś imprezy, a taka impreza tutejsza, myślę, że bardzo jednoczy ludzi i integruje, no i daje takie poczucie też radości, jakiejś wspólnoty. Na placu przykościelnym mieszkańcy mogli skosztować wielu smakołyków. Domowych ciast, tradycyjnego chleba ze smalcem i ogórkiem, kiełbasek z grilla, a także bigosu. Ogromnym powodzeniem jak zawsze cieszyła się loteria fantowa. W naszej loterii każdy los wygrywa, każdy los ma swoje pokrycie, a oprócz tego, że każdy los miał swoją drobną nagrodę, to bierze udział jeszcze w losowaniu nagród głównych dzisiaj wieczorem. Nagrodami głównymi są rower, radiomagnetofon, sokowirówka i 2 karnety ufundowane przez prezydenta miasta Tarnobrzega uprawniające do wjazdu nad jezioro Tarnobrzeskie. Tych karnetów było 5, ale 2 są jako nagroda główna, a 3 te karnety były u nas w czasie loterii. Do wylosowania wszystkie zostały już wylosowane. Najmłodszych przyciągały nie tylko dmuchańce, ale i stoisko Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000. Tu czekały na nich zagadki, zajęcia plastyczne i obserwacje przez mikroskopy. Również tarnobrzescy policjanci oblegani byli przez młodzież i dzieci. Chętnie prezentowali sprzęt, jaki wykorzystują w trakcie służby. Dużo chętnych jest do jego oglądania. Przede wszystkim chcemy pokazać radiowóz, jego wyposażenie, ale również chcieliśmy zaprezentować kład, który sobie dzieci mogą zrobić. Zdjęcie pamiątkowe oczywiście pokazujemy i dużym zainteresowaniem i również mają sprzęt policyjny, jaki jest kajdanki, pałka wielofunkcyjna typu tomfa oraz strój, który jest najczęściej wykorzystywany do zabezpieczenia meczy piłkarskich. Dzieci oczywiście wraz z rodzicami przybywają w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Nie ukrywam, że to dla dzieci sprawia największą frajdę. Sporo działo się także w obrębie sceny. Grupa Rekonstrukto dla wszystkich przygotowała specjalny pokaz historyczny. Dyby ustawione były na głównym placu, w zamku bądź mieście. Jeżeli było to ciężkie przestępstwo, dodatkowo wyznaczano karę chłosta. A każdy mieszkaniec danej społeczności, czy to zamku, czy miasta, mógł sobie przyjść, poobrażać osobę zakutą w dyby, obrzucić nieczystościami, a nawet odpluć. Do góry głowa. Do góry powiedziałem. I co Dominik, wygodnie w dybach? Trochę wygodnie. To jak ci będzie niewygodnie, to krzycz. Niewygodnie! To co, bardzo niegrzeczny, robimy chłostę? Mamy grupy rycerskie, szlacheckie, antyczne. Zajmujemy się propagowaniem takiej właśnie historii eksperymentalnej wśród dzieci i młodzieży. Dzisiaj staraliśmy się zaprezentować czasy średniowieczne, czasy rycerskie. Oczywiście były pokazy walk, rycerz polski, krzyżak, mieliśmy dużo broni, rekwizytów, jak widać tutaj z tyłu. Prawo dawne, narzędzia tortur, zakuwamy w dyby najgorszego ucznia, czy najgorszego uczestnika. Był proces czarownic, krzesło inkwizycyjne z kolcami. Poza tym mamy takie małe obozowisko, gdzie mamy klatkę straceńców, stanowisko łucznicze, bicie monety. No i jak widać, każdy może sobie przyjść, wszystko poprzymierzać, podotykać i zapoznać się z bronią, z ekwipunkiem rycerskim. Czas spędzony na pikniku umilały parafianom występy artystyczne. Na ludową nutę zagrała kapela z Huty Komorowskiej. Swoje wokalne talenty prezentowało też studio piosenki Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Takim naszym też założeniem jest, żeby jednak w czasie tego pikniku było taki program urozmaicony, adresowany do dzieci, do młodzieży, do starszych też, dlatego ta różnorodność różnych występów
No i też jakaś gwiazda taka w pikniku, która zawsze przyciąga i tak w pewien sposób też no, jakby jeszcze ten piknik urozmaica. Gwiazdą tegorocznego pikniku był zespół góralski z Buje z Zakopanego.